Witaj na kanale Costa Agent, gdzie prezentujemy nieruchomości z rynku pierwotnego z hiszpańskich wybrzeży Morza Śródziemnego. Nazywam się Klaudia Koza i dziś pokażę Ci nowe osiedle mieszkaniowe w Orihuela Costa, południowej części wybrzeża Costa Blanca. Region ten jest popularny wśród turystów, dzięki czemu mamy duży potencjał wynajmu. Warto też podkreślić, że ceny nieruchomości w tym regionie są stosunkowo niższe. Zmierzając do nieruchomości, przechadzam się po okolicy, która charakteryzuje się klasyczną hiszpańską zabudową. Jak widać, cisza i spokój to cechy wyróżniające to miejsce. Jestem na terenie kompleksu. Jak widzimy, jest on w pełni ukończony i możemy w nim od razu zamieszkać. Posiada trzy budynki i co warto zaznaczyć, jest to kompleks zamknięty, dzięki czemu jesteśmy tutaj bezpieczni. Znajdziemy tutaj kilka opcji wyboru apartamentów. Mamy dostępne apartamenty z ogrodami, z dużymi tarasami oraz penthouse z solarium. W kompleksie znajdziemy apartamenty z dwiema lub trzema sypialniami oraz jedną lub dwiema łazienkami. Mają one bardzo funkcjonalne metraże od 75 do 187 m2. Do każdego apartamentu przypisane jest miejsce parkingowe w garażu, a niektóre z nich posiadają też komórkę lokatorską. Zobaczmy, jak zostały zaaranżowane mieszkania pokazowe. Jestem w mieszkaniu pokazowym, które udostępnił mi deweloper. Mieszkania otrzymujemy tutaj w pełni wykończone, to znaczy, że ściany i podłogi są gotowe do użytkowania, a my nie musimy martwić się o szukanie ekipy remontowej. Ponadto deweloper daje nam możliwość aranżacji wnętrza. Do wyboru mamy dwie opcje. Jedną, którą widzimy tutaj i drugą, którą zobaczymy za chwilę. Mieszkanie, w którym się znajduję, posiada trzy sypialnie i dwie łazienki. Salon jest duży i jest idealnym miejscem na wypoczynek. Jest on połączony z jadalnią oraz przestronną i otwartą kuchnią. Przejdźmy do kuchni i zobaczmy ją z bliska. Kuchnię otrzymujemy w pełni wykończone i częściowo wyposażone. W skład wyposażenia wchodzi zabudowa kuchenna, na którą składają się szafki wiszące i szafki stojące, a także blat. Ponadto sprzęt AGD, który mamy w cenie, to zlew, okap oraz podłączenie pod zmywarkę. Natomiast sama zmywarka, pralka, kuchenka mikrofalowa, lodówka czy piekarnik nie są w cenie, możemy je zakupić w opcji dodatkowego wyposażenia. Warto też podkreślić, że niektóre mieszkania posiadają barek, taki oto jak tutaj widzimy, niektóre tego barku nie mają. Wszystko w zależności od układu kuchni. Pokażę Ci teraz pozostałe pokoje. Zacznijmy od głównej sypialni. Jak widać, główna sypialnia jest zarazem przestronna i przytulna. Posiada ona pojemną szafę wnękową, a dodatkowym jej atutem jest prywatna łazienka. Poza główną sypialnią mamy tutaj także dwie mniejsze. Każda z nich posiada wbudowane szafy wnękowe. Warto też dodać, że w każdej sypialni znajdziemy gniazdko pod telewizję oraz internet. Łazienki są oddane w pełni wykończone i wyposażone na wysokim poziomie. Znajdziemy w nich przeszklone kabiny prysznicowe z brodzikiem, spłuczki podtynkowe, baterie łazienkowe i urządzenia sanitarne. Każdy apartament posiada przestronny taras z widokiem na części wspólne. Warto też dodać, że deweloper zadbał o nasz komfort i bezpieczeństwo, montując kraty zarówno przy drzwiach tarasowych, jak i oknach na wszystkich mieszkaniach, które znajdują się na parterze. Jestem w drugim mieszkaniu pokazowym, które udostępnił deweloper. Mamy tutaj układ z dwiema sypialniami i jedną łazienką. To, na co chciałabym też zwrócić uwagę, mamy tu również inną aranżację wnętrza, o której już wcześniej wspominałam. Deweloper daje nam także możliwość wyboru konfiguracji z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami. Poza zwykłymi apartamentami mamy również penthouse ulokowane na najwyższym piętrze z prywatnym solarium z widokiem, które możemy zaaranżować i korzystać ze słońca przez cały rok.
Na terenie kompleksu mamy duże części wspólne. Znajdziemy tu basen dla dorosłych, basen dla dzieci, jacuzzi, miejsce do gry w bule i tereny zielone. Ponadto dla profesjonalnych kolarzy i amatorów jazdy na rowerze na terenie kompleksu znajdziemy parkingi rowerowe. Wyjdźmy z kompleksu i przyjrzyjmy się lokalizacji tej wspaniałej nieruchomości. Nieruchomość usytuowana jest w uprzywilejowanym miejscu, nie tylko pod względem czekających tu na nas atrakcji, ale i dostępnych usług. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdziemy wiele ciekawych restauracji, kilka supermarketów, a nawet wypożyczalnie rowerów. Duże centrum handlowe Zenia Boulevard oddalone jest o około 5,5 km. Znajdziemy tam różnorodne sklepy, zarówno lokalnych, jak i światowych marek. W tej okolicy można również wybierać pomiędzy rozmaitymi restauracjami, bufetami i kawiarniami serwującymi dania kuchni hiszpańskiej i międzynarodowej. Wystarczy zaledwie kilka minut, by znaleźć się na wybrzeżu Costa Blanca, gdzie czekają na nas zróżnicowane plaże, także te oznaczone symbolem błękitnej flagi. Ponadto znajdziemy tutaj kameralne zatoczki, gdzie miło spędzimy czas z rodziną. Miłośnicy gry w golfa znajdą na wybrzeżu Costa Blanca ponad 20 pól golfowych, z czego 5 zlokalizowanych jest kilka kilometrów od inwestycji. Warto wspomnieć, że miasteczko Orihuela Costa jest także dobrze skomunikowane. W niecałą godzinę dojedziemy do dużych miast jak Alicante, Elche czy Cartagena. W zaledwie 3 godziny dojeżdżamy szybkim pociągiem do stolicy Hiszpanii, czyli Madrytu. Do lotniska w Alicante mamy stąd 55 km, a do lotniska w Murcji 58. Mam nadzieję, że ta nieruchomość Ci się spodobała. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na jej temat bądź poznać inne oferty z Costa Blanca, skontaktuj się ze mną, a chętnie odpowiem na Twoje pytania. Zasubskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z nowymi ofertami nieruchomości w Hiszpanii.